Dzień dobry. Rafał z Detailing Ozon Mat. Część dalsza kulona 912. Słuchajcie, przyszedł do mnie ze wschodniej granicy zakupiony od pana, który zakupił go ze wschodniej granicy. Właściwie zakupił dwa te kulony i jednego mi odsprzedał. Od firmy Balsat www.balsat.ru w jakimś tam sklepie. Kulon 912 Multipurpose Battery Charge. Jak już widzicie, jest to ładowarka nazywana Mercedesem wśród ładowarek. Ma bardzo duże spektrum zastosowania. Bardzo fajnie ładuje akumulatory wszelkiego rodzaju. Od akumulatorów żelowych małej pojemności, alarmowych, po duże akumulatory samochodowe, nawet do 200 czy 220 amper. Ładuje napięciem od 12 do 16,5 V i amperażem od 1 do 12 amperów. Ładuje akumulatory litowo-jonowe, polimerowe, żelowe, akumulatory w technologii kalcjum-kalcjum, czyli standardowe, samochodowe, z płynnym elektrolitem, akumulatory EFB, AGM, AGM+, no spektrum zastosowania tej ładowarki jest bardzo duże. Poza tym ma połączenie, tak jak tutaj widzicie, Wi-Fi, powiedziałem od 1 do 12 V, amperaż to od 0,1 A do 12 A. Potrafi przywrócić życie akumulatorowi, to zobaczycie w następnym odcinku. Potrafi go rozładować, aktu battery capacity, potrafi go generalnie na swój sposób modyfikować, technologia ładowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 20 parametrów, może być zasilaczem od 1 do 16 V. Poza tym posiada wbudowany slot karty pamięci SD i można sobie po ukazaniu się nowego firmware'u upgrade'ować taką ładowareczkę. Słuchajcie, może go wyłączę i włączę jeszcze raz. Po włączeniu do gniazdka pokazuje nam się firma Balsat. Przechodzi w tryb charging. Uruchamia się na chwilę wentylator. I jest w trybie Simply Mode. W tej chwili pokazuje jakąś datę, która nie odpowiada godzinie, która jest. On jest Simply Mode. Tak jak widzieliście na krótkim pierwszym filmiku, mamy pudełeczko. Instrukcja w języku rosyjskim. Tak wygląda z tyłu, może nie do góry nogami, tak. Mamy tutaj całą tabliczkę znamionową, slot karty pamięci SD. Urządzenie dodatkowo było wyposażone w takie oto tutaj krótkie kabelki, konektorki z konektorkami, żabki, konektorki do podkręcenia. Mamy tutaj takie dziubaski do podkręcania, minus i plus. Ja to sobie zmodyfikowałem na własne potrzeby. Zrobiłem sobie o... takie widzicie tutaj grubsze, znaczy pełne konektory, żeby mi się to nie odkręciło, i żabki też, porządne żabki, porównajcie sami sobie, żabka, żabka. No i wykorzystałem do tego w dobrej izolacji głośniki, znaczy kable głośnikowe. No i słuchajcie, co my tutaj mamy, tak jak powiedziałem, ładowarka zwana Mercedesem, ponieważ ma bardzo duże spektrum zastosowania, oprócz spektrum ładowania, ma spektrum zasilacza, spektrum ładowania z rozładowywaniem, czyli tak zwanym serwisem. Ma spektrum ładowania Simply Mode, Advanced Mode, czyli ustawiania. Oprócz tego ma zaprogramowanych kilka parametrów, to za chwilę Wam pokażę na tablecie, połączymy się z nim. Ma wbudowane Wi-Fi, miga tutaj niebieska sobie tutaj taka diutka. Z przodu mamy panel cały z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem, reżimem, przyciskiem reżim, góra, dół strzałki, wybór wybieramy i start lub stop. Reżimem sobie wybieramy, ja go trochę przesunę,
Podświetla nam się za każdym razem, kiedy przyciskamy. Mamy PSU, czyli zasilacz. Simply Mode, to trzeba czytać. Dodatkowo mamy serwis. Miga nam tutaj diodka akumulatora. Strzałkami możemy sobie przechodzić. 12V, 9 Ah. 12V 55 Ah, 12V 75 Ah, 100 Ah, 96V i tych reżimów jest kilka. Dalej przechodzimy znowu sobie i mamy Wi-Fi. Wi-Fi. On może pracować jako access point z nazwą SCCD:912D coś tam i to jest ten adres, który wpisujecie w przeglądarce 192.168.1.5. Hasło to 5 jedynek i się łączycie. Co poza tym? Ładowarka jest lekka, bo całość z pudełkiem waży niecały ponad kilogram, a sama ładowarka między 880 a 900 gram, zważyłem ją. Ma możliwość łączenia się, tak jak tutaj mamy pokazane, z Windowsem, Applem i Androidem. I żeby się połączyć, uruchomimy sobie teraz tableta. Tam nie będę o tym się rozgadywał, na koniec powiem, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje. I słuchajcie, wyłączymy sobie sieć, czyli mamy jakieś tam coś tam, włączamy się do sieci, on nam się połączy z jakąś tam moją siecią, ten tablecik, włączamy sieć, rozwijamy sobie Wi-Fi i on mi już wykrył tą sieć, kulona 912, klikamy ją. Może zapomnimy i pokażę od nowa. On już wysyła tą Wi-Fi, pomigać będzie za chwilę niebiesko, jak się połączymy, tam jakaś biała dioda. I mamy tak, kulon, bierzemy tego kulona, wprowadź hasło. Hasło to 1, 2, 3, 4, 5 jedynek. Wciskamy przycisk OK. Połącz. Połączył nam się z kulonem. Wychodzimy. Wchodzicie sobie tutaj w przeglądarę i wpisujecie sobie 192.168.1.5 i zasuwaj. No i on się nam od razu połączył. Możecie wybrać sobie oczywiście, oprócz, on pracuje w tej chwili jako access point. Tu macie całe te adresy, to wszystko wyświetla wam się takie menu. Dioda, tak jak powiedziałem, miga na niebiesko, jest połączony. To sobie zawsze wyłączcie, te tłumaczenie. Nie wyłączaj, nie tłumacz i ten. I macie apli, robicie apli, robicie back, robicie back. Co my tu mamy jeszcze? Device information, czyli o aktualnej wersji i tak dalej, i tak dalej. Jest podegrana angielska, zaraz o tym też powiem. Device settings macie tutaj. Skalibrować to jeszcze do tego nie doszedłem. Na czym polega ta kalibracja? Macie LCD. Ile czasu ma się kontrast, ustawiacie tutaj na piątkę. Ile czasu mam się wam świecić, podświetlenie tego 30 sekund. Robicie apply, on sobie przyjmuje. Robicie back. Tutaj sobie back. Macie go połączonego. Co my tu mamy jeszcze? Network settings, no to widzieliście. I najważniejsze rzeczy, które są dla was, i tak samo to wam się uruchomi z Androida, tu mamy Androida akurat podegranego, czy z Windowsa, czy z tym, nie ma problemu. Settings, jak wejdziecie, no to wiadomo, z powrotem wam się pokazują te settings ustawienia. Wracamy i mamy tak, battery charge. I teraz zobaczcie, te tryby, o których mówiłem, możecie również sterować sobie. Pojawia wam się tutaj ikonka charging
i macie tutaj, o, już godzina się zaktualizowała z Androida, mamy 16:41 i tutaj 16:41 i data, wszystko się będzie zgadzało na pewno, zaraz sobie zobaczycie, 02.03.2020, ale wracając, macie tutaj takie już od razu zdefiniowane sobie, tak zwanych, oni to nazywają reżim, mamy 5 takich reżimów i z reguły ustawili to w taki sposób, przepraszam, ale próbuję to z ręki kręcić, a lewą ręką nie umiem się za bardzo poruszać, więc tak, macie ustawione, tu macie 12 V i 9 Ah, on tam się łączy w tej chwili, pojawił nam się 12 V 9 Ah, mamy teraz tak, napięcie 14,8, możecie sobie zwiększyć, spuśćcie do 16,5, od razu startuje od 15,8, 0,9 Ampera, on current, tutaj stop current, wszystko Wam pokazuje, maksymalny czas, przy jakim, po ilu ładowaniu ma się, po jakim czasie ładowania ma się Wam zatrzymać, to możecie ustawić sobie do 48 godzin. Także jest tego sporo, extra charge, czyli doładowywanie między, patrzcie, między 13,2 a 14,5, między tym zakresem a tym będzie go tak specjalnie doładowywał przez dłuższy czas ciągiem. No i jak puścicie sobie save, no to zapiszecie tutaj to, a jak nie, no to wracacie start, no i by Wam poszedł, ale ponieważ nie wykrył połączenia z baterią, connect the battery, prosi o połączenie i mam ten. Chcecie wrócić, spójrzcie, przyciskam back, jeszcze mamy cały czas 12,9 i tutaj też 12,9 na wyświetlaczu. Battery settings tutaj piszę, żeby się widzieli. A, wracacie sobie. Jeszcze raz, on Wam wróci w tej chwili i standardowo macie te różne te. Natomiast dla zwykłego użytkownika, który kupi tą ładowarkę, przysłowiowego Kowalskiego czy tak zwanego Janusza, wystarczy wcisnąć Simply Mode. Pokazuje Wam się akumulator, czy 12V, czy 6V, pojemność jaka może być, to widzicie, i do 200 A może ładować 12, jak ustawicie. Robicie sobie tutaj select, pokazuje Wam w jakim czasie ma ładować i ładuje. Tu mieliśmy 34 Ah ustawione i prąd 14,8, 3,4 A, czyli 1/10 wartości pojemności akumulatora. I przez 16 godzin, jak wciśnięcie przycisk start, on Wam ruszy. W tej chwili Wam nie ruszy, ze względu na to, że nie wykrywa, widzicie, baterii. Connect the battery. To samo możecie zrobić z panela, ale to ja już o tym nie będę tłumaczył, bo odsyłam Was, moi drodzy, do kanału Mister Akumulator na YouTubie, czy też w przeglądarce wpiszcie sobie Akubis i tam wszystko na temat. Chłopaki się tak wypowiadają, pan Robert Mazurek i pan Andrzej, wypowiadają się naprawdę szczegółowo o tej ładowarce. Ja przedstawię tylko jeszcze jeden filmik, gdzie pokażę Wam, jak ta ładowarka uratowała pewnemu panu. Jeżeli wyrazi zgodę, to przedstawimy jego persona non grata, gdzie uratowała tak naprawdę, przepraszam Was, coś mi się tutaj rozjechał, gdzie uratowało panu pewnemu akumulator, który miał już iść na szrot. Akumulator ładował się 20 godzin, miał 30, bodajże 4, 35 Ah. Akumulator dla mnie marki No Name. No i kulungo wyciągnął, ale to Wam przedstawię w następnym odcinku. Co mogę jeszcze powiedzieć? Macie tutaj jeszcze również takie programy jak Advanced Mode. I tutaj sobie ustawiacie różne parametry, ale tutaj to bym proponował już zostawić to dla ludzi, którzy trochę siedzą w tych akumulatorach lub bawią się, eksperymentują i tak dalej. Dla zwykłego człowieka nie ma tutaj jakiejś większej potrzeby,
ażeby tutaj sobie w tym bawił się. Wrócę jeszcze raz. No i macie tutaj, nie wykrył go, więc pokazuje nam jakieś różne rzeczy. Jeszcze raz wrócimy. Macie tak, 12V, 9 Ah. Macie, robicie select. Chodzi ten tablet jakby chciał, a nie mógł. Jejku, jak kręcisz z ręki, a nie składasz, to zawsze coś ci się zesra. W każdym bądź razie robicie sobie tutaj select. Jeszcze raz, muli się mi coś tam. No, tu go wszystko pętli. Także widzicie, jak to chodzi w tej chwili. Wyszedł mi. W każdym razie robicie sobie ten select, moi mili. Nie wiem, czy to pójdzie. O, wszedł nam. Normalnie nie ma takich zwiechów, po prostu tablet chce się zaktualizować i dlatego takie duperele nam tu robi. I słuchajcie, macie tutaj różne parametry, start delay, kiedy ma zacząć, czy za godzinę, precharge, czy wybieracie tutaj precharge duration, czy ma ładować pulsacyjnie, jakimi tymi pulsami i tak dalej, jeszcze sam do tego nie doszedłem, więc nie chcę wam tutaj świecić oczami, mój angielski jest, nie jest biegły, jest dość podstawowy, a tym bardziej techniczny to jeszcze w ogóle. W każdym bądź razie zakupiłem tą ładowarkę, wiecie, bo tam się afiszuje na początku detailing i nazwa moja. I dlaczego do detailingu? Wiecie, pomijałem dłuższy czas aspekt tak naprawdę akumulatorów, to już tam mówiłem przy Noko, gdzie zależy mi na tym, aby klient, który do mnie przyjedzie, miał 100% pewność, że zostawia nie dość, że auto, to również jego podzespoły, nie tyle co u fachowca, ale u osoby, która generalnie wie, co robi, to po pierwsze, a po drugie odda w lepszym stanie niż wzięła. Stawiam na jakość, nie na ilość, dlatego moi klienci, że tak powiem, którzy przyjeżdżają i którym tam pomagam, wychodzą zazwyczaj zadowoleni. I dlatego wziąłem również aspekt ładowarek. Ładowarek do detailingu. Czasami przyjeżdżają mi 2 samochody, czasami 3. I tak naprawdę robimy różne rzeczy w kosmetyce samochodowej wewnątrz tych aut, gdzie pierzemy te auta i tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, w jakim stanie oddajemy klientom te samochody, a później może tak naprawdę narażamy ich na zakup nowego źródła zasilania, czyli serca tak naprawdę tych aut. Już w ogóle o nowych autach to jest w ogóle dalszy aspekt. Pokażę jeszcze jeden film, gdzie jestem przed odbiorem pewnych rzeczy, gdzie będę mógł swobodnie odłączać akumulatory, doładowywać je i wkładać na pewno naładowane bez podłączenia do auta, ale to już może w następnym odcinku o tym opowiem. I wracając do aspektu detailingu, dlaczego kulon i noko w tym się znalazły? Dlatego, że tak jak powiedziałem, no jakość i jeszcze raz jakość. Po obejrzeniu materiałów pana Roberta Mazurka z Mister Akumulator, Akubis czy Świat Akumulatorów, obojętnie co wpiszecie, które z tych haseł to się wam pojawi, zacząłem się troszeczkę tym interesować, gdyż wcześniej zakupiłem sobie EMOSa ładowarkę, podłączałem, pracowałem, natomiast ona miała 4 ampery i tylko 3 programy, motocykl 6V, 12V samochód i gwiazdeczkę, czyli ten zimny, trochę wyższe napięcie, które nie przekracza tak naprawdę 14,2 między A14 i 4V i to w maksie. Także nigdy nie doładowało, nie zrobiło gęstości elektrolitu, nie podładowało tej masy czynnej, czy to w akumulatorach AGM-ach czy AGM-ach plusach, i tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, że robiąc jedno, mogłem narazić swojego potencjalnego klienta czy też użytkownika z mojej wiedzy i usług, który korzystał, na taki aspekt, że był nieświadomy, tak samo jak i ja, że fizycznie ja właściwie w dużej mierze rozładowywałem jego baterię.
I chwała za to, że nikt nie wrócił, wszyscy byli zadowoleni i robili jakieś trasy i tam sobie doładowywali te samochody, to znaczy samochodami te akumulatory. Natomiast teraz mam pewność, że żaden z moich klientów, działając w aspekcie w branży detailingowej, która już sama przez się mówi, że siedzisz w detalach, nie wyjedzie tak naprawdę z rozładowanym akumulatorem, gdzie odczułem to na własnej skórze i przez własne doświadczenia przekazuję Wam swoją wiedzę. Także kulon jak najbardziej tak. Pokażę Wam jeszcze, włożę kartę i jak on zapisuje te logi. Mamy tą kartę, która była włożona w kulonie. To jest karta 16, sformatowana w formacie FAT32. Włączamy ją. Wchodzicie sobie na mój komputer. U mnie się ona pokazuje tak. I macie tutaj cały aspekt zabawy naszej zapisanej przez kulona. Na karcie SD pokażę Wam taki większy plik. Tutaj gdzieś miałem 29 kB. Może ten. Strzałka do góry. On się przechodzi od razu Wam do Excela, natomiast jak skopiujecie go do notatnika, on Wam też będzie działał. No i macie tutaj normalnie datę 19.36, może rozjaśnię trochę. Dobra, mamy na maksa. Software, wersja, web, jak się połączył. On mi działał w sieci wtedy. Mojej lokalnej. Baterie, parametry. Nominalne parametry baterii 12V. To, co Wam mówiłem, pojawi się w następnym odcinku. 35 Ampero-godzin. Mindshare, czyli moje ładowanie. Maksymalne ładowanie 16,2V. I wystartowało 15,6. Maksymalny prąd ładowania to jest 3,5 Ampera, bo był 35 Ampero-godzin. Miał się zatrzymać przy prądzie 0,35 Ampera, kiedy już przy napięciu 16,2V wysycał sobie ten akumulator. I spójrzcie sobie, tu mamy godziny, jak on jechał, jakim napięciem jechał, przewinę trochę do przodu, co minutę praktycznie nam robił ten zapis. I tych zapisów mamy bardzo dużo, 4 godziny mamy, 5 godzin, już doszedł praktycznie do 16V. Patrzcie. Amperaż nam się tutaj zmniejsza. Tutaj macie te amperaże wszystkie. Tu macie godziny, o której godzinie, a tutaj macie minuty, ile cyklów zapisało, tak? Także tu wszystko jest pokazane. Spójrzcie sobie. Także daje fajną rzecz ten kulon, bo możecie sobie tak naprawdę robić te schematy własne, ładowania i tak dalej, albo patrzeć, zapisywać. Przynajmniej dla mnie jest to ważne, pokazuję klientowi wtedy co i jak, ile mu włożył prądu, ile kulon generalnie czasu ładował, bo nie we wszystkich akumulatorach macie tą gęstość elektrolitu, żeby sobie zobaczyć. Nie, w każdym razie odbudował to i to w znacznym stopniu. No i mówię jeszcze raz, kulon 912. Jak najbardziej dla mnie, tak jak mówią użytkownicy, mogę śmiało potwierdzić, że Mercedes wśród ładowarek w zestawieniu z Noko Geniusem G7200 dużo szybciej ładuje, dużo większe spektrum wglądu, modyfikacji i tak dalej. Ładowarka Kulon 912 moim zdaniem może być śmiało polecona dla zwykłego użytkownika, natomiast żeby się nie bawić, to oczywiście proponuję, żeby ktoś go przeszkolił lub ewentualnie pokazał mu co i jak. Wchodzi sobie w ten próg Simply Mode, wpisuje jaką pojemność, jaką tą. Może to również zrobić tutaj, tylko trzeba czytać z tych małych tych. Wchodzicie sobie w Charging Mode, jeszcze raz przejdziemy w Charging, robicie wybór, Simply Mode macie. Jedziecie. Tutaj 12V nie możecie zmienić, tylko możecie zmniejszyć do 6 standardowych akumulatorów. Robicie przycisk rosyjskie W, wybór jakim, 35 A, zwiększacie teraz, macie 35 Ampero-godzin, wybór jakim prądem chcecie ładować,
Czyli możecie sobie ustawić taki w miarę 15,2 V, lub jak nie jesteście pewni, to śmiało możecie ustawić 14,5 V. To jest i dla AGM-ów, i dla EFB też Wam będzie chodził prąd 3,5 A. Jeżeli macie akumulator z elektrolitem płynnym, śmiało możecie ustawić 16,2 V. To wtedy się najlepiej Wam wysyca ten elektrolit. Robicie wybór, 3,5 A prąd. Czas sobie zmniejszacie, zwiększacie. 17 godzin, dajmy na to tak. I robicie start. No i pokazuję Wam znowu konek baterii, żeby podłączyć. No i to tyle. Także jeżeli będziecie chcieli, zrobię jeszcze odcinek porównawczy między Noko Geniusem. Omówię wady i zalety dla zwykłego Kowalskiego i a kulonem 912. Także dla mnie jeszcze raz kulon 912, Mercedes wśród ładowarek na chwilę obecną. Polecam bardzo. To wszystko. Rafał z Detailing Ozone Mat. Dziękuję bardzo. Łapa w górę dla kulona i nie zapomnijcie zostawić po sobie, jak to moi koledzy mówią, śladu, bo kanał rozwija się dla Was. Dziękuję.